W ostatni weekend września Szczerców należał bez wątpienia do harcerzy z osiemnastki. Wszystko za sprawą jubileuszu drużyny harcerskiej Kuźnia imienia Jerzego Kukuczki, która właśnie w tym roku osiągnęła pełnoletność. Świętowanie rozpoczęło się już w piątek, a uroczystości rozpoczęło symboliczne przekazanie przez wójta Grzegorza Kmitę kluczy do bram Szczercowa. Gospodarzami miasta zostali druhowie i druhny z osiemnastki. Was wszystkich witam na ziemi szczercowskiej, w grodzie nad Widawką. Jesteście bardzo radośni, żywiołowi. Mamy do was bardzo wielką prośbę. Ja wiem, że będziecie się bawić. Chcielibyśmy się z wami pobawić, ale mamy bardzo, bardzo dużo obowiązków. Nie zawsze sobie z tym radzimy. Żebyśmy mogli w waszym święcie uczestniczyć, chcemy na ten czas pozbyć się tych obowiązków. Dlatego mamy tutaj klucz do bram naszego grodu i chcemy wam przekazać, bo naprawdę macie tyle energii, że wystarczy i na zabawę, i na pełnienie tych obowiązków, a my przez ten dzisiejszy wieczór i przez następne dwa dni bez obowiązków będziemy mogli naprawdę się z wami bawić. Witam serdecznie. Proszę, drużynowa 18. drużyny harcerskiej Kuźnia odbiera klucz od bram Szczercowa. Świetnie, czyli Szczerców przez najbliższe kilka dni jest harcerski! To był dobry początek trzydniowej zabawy, podczas której nie zabrakło wspólnego śpiewania. Szczercowscy harcerze udowodnili, że z piosenką są za pan brat. Muzyka towarzyszyła druhom przez cały wieczór, a to za sprawą koncertu zespołu Dom o Zielonych Progach. Szybko okazało się, że ich piosenki znają wszyscy i już po chwili śpiewała cała sala. Jednym z organizatorów harcerskiego święta było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc z Piotrkowa Trybunalskiego, które bardzo mocno wspiera szczercowskich harcerzy. Stowarzyszenie Harc poza wszystkimi środowiskami piotrkowskimi wspiera wszystkie środowiska harcerskie działające w Chówcu ZHP Piotrków Trybunalski. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich drużyn harcerskich i chcemy, aby ta współpraca z nimi, ze wszystkimi harcerzami układała się w jak najlepszy sposób. Z osiemnastką jesteśmy związani emocjonalnie oczywiście, ponieważ osiemnastka wywodzi się z barw ósemkowych. W związku z tym jest to jakby naturalne nasze środowisko działania. Natomiast środowiskiem działania Stowarzyszenia Harc są wszyscy harcerze Chówca Piotrków. Co jest takiego szczególnego w tej szczercowskiej osiemnastce, że warto jej tak bardzo pomagać? Myślę, że warto pomagać wszystkim harcerzom. Bez względu na to, czy są oni z ZHP, z ZHR-u, czy są to zuchy, czy harcerze starsi, wędrownicy. W osiemnastce szczególne jest to, że jej reaktywacja wpłynęła w dość znaczny sposób na podniesienie jakości drużyn Chówca Piotrków. Myślę, że osiemnastka i jej prężne działania pokazują wszystkim innym drużynom i harcerzom z naszego Chówca, że warto inwestować w takich młodych ludzi, że warto z nimi współpracować, że można robić znakomitą pracę i wychowawczą, i dydaktyczną dla dzieci.
Szczercowska osiemnastka powstała we wrześniu 1995 roku. Od początku dobrym duchem drużyny jest jej założyciel, harcmistrz Jerzy Stolarz. Przez długi czas byłem drużynowym 8. piotrkowskiej drużyny harcerskiej TROP imienia Włodzimierza Puchalskiego w Piotrkowie. Kiedy skończyłem swoją służbę harcerską w tej drużynie, kiedy się ożeniłem, przywędrowałem tutaj do Szczercowa. Wtedy czegoś brakowało, po prostu jakoś tak człowiek był przyzwyczajony do tych biwaków, do obozów, do różnych innych harcerskich przedsięwzięć. I tutaj w Szczercowie nie było wtedy takiego harcerstwa, jakie ja zapamiętałem z Piotrkowa. Dlatego postanowiłem po prostu tak zawalczyć troszeczkę i tą 18. drużynę harcerską powołałem do życia. Tak to się wydarzyło, że spotkałem naprawdę fajnych, świetnych ludzi, którzy to, co ja im próbowałem przekazać, przyjęli naprawdę fajnie. Wstąpiliśmy do szczepu matecznik, wyjechaliśmy na 3 wspaniałe obozy, braliśmy udział w wielu ważnych wydarzeniach dla całego naszego Związku Harcerstwa Polskiego. Byliśmy obecni w Gnieźnie w 2000 roku i to tak naprawdę były lata złote, kiedy osiemnastka kwitła, kiedy wszystko to się układało. Później troszeczkę się to zmieniło, bo pewne obowiązki nie pozwalały mi dalej tego ciągnąć. Aczkolwiek byli moi następcy, tak, którzy to na swój sposób dalej kontynuowali. Tak to się stało, że jednak później mimo wszystko ta drużyna została zawieszona. Ale w 2009 roku, dzięki temu, że jednak potrzeba była tego harcerstwa w Szczercowie, to wszystko wróciło znowu do tego, że ta drużyna zaczęła na nowo funkcjonować i teraz ma się naprawdę świetnie. Przez 18 lat przez drużynę przewinęło się wiele osób. Kilka pokoleń mieszkańców gminy Szczerców, którzy osiemnastkę zawsze wspominają ciepło. Bardzo piękny czas. Wiele się nauczyłem z czasów, kiedy należałem do 18 drużyny harcerskiej. Poznałem wielu ludzi, wiele przyjaźni się zawiązało, to co też również mówiłem w kazaniu. Niektóre z tych przyjaźni trwają do dnia dzisiejszego. Jestem wdzięczny tej druhowi Stolarzowi, że od samego początku opiekował się 18 drużyną, opiekuje się nadal. Wiem, że 18 przeżywała kryzys, ale jak widzimy dzisiaj na nowo reaktywacja pełna, pięknie. Jestem bardzo zadowolony, cieszę się z tego, że wszystko się tak toczy, że są chętni do harcerstwa. Szczercowska osiemnastka wyrobiła sobie także dobrą markę poza naszą gminą. Z uznaniem wypowiadali się o niej przedstawiciele piotrkowskiej komendy chówca ZHP. Osiemnasta drużyna harcerska Kuźnia jest jedną z tak naprawdę lepiej działających drużyn w naszym chówcu. Naprawdę godnie reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego. Pokazuje się na różnych imprezach, również ogólnopolskich. I bardzo mi miło jest tutaj gościć tak naprawdę. I jest to niesłychana też tutaj wyróżnienie. To, co się tutaj dzisiaj dzieje, to przekazanie sztandaru jest też właśnie w zasługach za funkcjonowanie tej drużyny, to przyznanie tego sztandaru, nie bez powodu. I dlatego tutaj jestem, tutaj i to przekazanie i wręczenie sztandaru. Zapał i radość z bycia harcerzem znakomicie widać było drugiego dnia świętowania jubileuszu osiemnastki. Ponad 300 gości wzięło udział w zajęciach plenerowych Harc Wyspa. Wszyscy doskonale radzili sobie z odkrywaniem tajemnic, pokonując przy tym własne słabości, dobrze się bawiąc i odkrywając nowe możliwości. Była jazda konno, kajaki, strzelanie z łuku, wspinaczka i inne zadania sprawnościowe. Całość zwieńczył pochód. Harcerze prowadzeni przez orkiestrę OSP przemaszerowali ulicami Szczercowa. Trzeba przyznać, że druhowie i druhny z Kuźni prezentowali się znakomicie.
Mieszkańcy Szczercowa mogą być dumni ze swojej drużyny, co potwierdza wójt Grzegorz Kmita, wspierający osiemnastkę od lat. Ani przez moment nie żałował decyzji o przekazaniu harcerzom kluczy do bram miasta. Harcerze zasługują na zaufanie, są wspaniałymi osobami, wspaniałymi ludźmi, pomagają, także byłem pewny, że sobie poradzą, a ja powiedziałem, że chcę chwilkę odpocząć i dlatego, że zapewnią bezpieczeństwo, to będę mógł uczestniczyć w tych wszystkich imprezach, uroczystościach i cieszyć się wspólnie z nimi, nie mając tylu obowiązków na głowie. Dla mnie to jest wspaniała radość, to co robią, jak widzę ich, to chce mi się po prostu żyć i nawet tą swoją funkcję, która często jest trudna i niewdzięczna, kontynuować, bo wiem, że między innymi robię to dla tych harcerzy i dają mi po prostu wielką, wielką siłę. Pochód zakończyła uroczystość, na którą czekali wszyscy miłośnicy harcerskiego ruchu w Szczercowie. Ufundowanie i poświęcenie sztandaru 18. drużyny harcerskiej Kuźnia imienia Jerzego Kukuczki. Mszę celebrował, nie mogło być inaczej, były osiemnastkowicz ksiądz Krzysztof Helik. Pamiętam początki osiemnastki, pierwsze projekty, plakietki na mundur, wymyślanie nazw zastępów i zastępowych. Pierwsze wyjazdy na obozy wraz z matecznikiem z Piotrkowa. Naprawdę piękny czas, do którego myślę, że każdy z nas powraca bardzo chętnie i wspomina te wszystkie chwile, które stały się naszym udziałem. Choć nie ukrywam, że zawsze na początku niechętnie wyjeżdżałem na obozy, ponieważ bardzo tęskniłem za domem. Ale dziś druhowi Jurkowi za to dziękuję, że tak skutecznie namawiał mnie na te wyjazdy, bo dzisiaj po tych obozach, po spotkaniach, po udziale w 18. drużynie harcerskiej można powiedzieć, że wiele się człowiek nauczył, że wiele człowiek zrozumiał, wiele zobaczył. Pewnie każdy z was, drodzy druhowie, druhny, zuchowie, ma już pewne swoje mniejsze lub większe wspomnienia, doświadczenia drużyny, 18. drużyny harcerskiej. Po mszy rozpoczął się uroczysty apel harcerski, podczas którego 18. drużynie harcerskiej ze Szczercowa wręczono sztandar. Wcześniej jednak liczni fundatorzy symbolicznie przybili swoje gwoździe do drzewca sztandaru. Niejednemu łezka w oku zakręciła się, gdy drużynowa osiemnastki, pionierka Paulina Kałużna, przekazywała sztandar pięknie prezentującemu się i wspaniale przygotowanemu pocztowi sztandarowemu drużyny. Dla wszystkich szczercowskich harcerzy była to wyjątkowa chwila. Każdy z druhów, niezależnie od wieku czy stażu w drużynie, jest dumny z przynależności do osiemnastki. Dużo osób mi mówiło, że to jest fajnie w harcerstwie. No ja kiedyś chciałem się wybrać, ale no jakoś nie mogłem się dowiedzieć, kiedy jest, ale po jakimś czasie się dowiedziałem i poszedłem na pierwszą zbiórkę i spodobało mi się. Zacząłem na nie chodzić. Po pół roku kupiłem sobie mundur. A później już dalej się samo potoczyło. Chusta, sznur. No, za rok pojechałem kolejny na obóz. No i tam dostałem chustę i krzyż. Po drodze zostałem zastępowym. Wstąpiłem do harcerstwa, ponieważ moja koleżanka powiedziała, że to fajna sprawa, więc chciałem spróbować, jak to jest. I zacząłem chodzić na pierwsze zbiórki. Dostałem, w tym obozie dostałem pierwszą swoją chustę. No i cieszę się ogólnie, że dołączyłem do tego harcerstwa, bo to bardzo fajna sprawa i bardzo to polecam. 3 lata temu też był taki jubileusz właśnie, no i stwierdziłem, że zobaczę, no nie? No i z kolegą się wybraliśmy, było fajnie, ale stwierdziłem, że jeszcze się zastanowię, a kolega już doszedł, zaczął mnie zachęcać, no i pod wpływem zachęt kolegi dołączyłem i cieszę się, no
No i w tym roku dostałam też krzyż. Najbardziej zapadły mi w pamięć obozy. Wszystkie cztery, na których byłam. Wszystkie wspominam bardzo dobrze. Świetnie się na nich bawiłam, poznałam dużo ludzi, dużo się nauczyłam i ogólnie bardzo mi się tu podoba. Na pewno było warto, bo jak się widzi tych ludzi, którzy teraz przyjechali na ten nasz jubileusz, to naprawdę fajnie się to wszystko w jakiś sposób układa. Są to ludzie już, którzy w życiu osiągnęli coś, którzy są wykształceni, którzy mają jakieś swoje cele życiowe, którzy się w tym życiu odnaleźli. I to cieszy i jest takie budujące, że choć trochę miało się w tym swój udział. Wieczorem odbyła się gala osiemnastki, której finałem było wręczenie złotych osiemnastek osobom i instytucjom wspierającym działalność drużyny, z ogromnym tortem urodzinowym dla wszystkich gości i niezwykłym koncertem pabianickiej grupy muzycznej Muchy w butelce, podczas którego publiczność aż czterokrotnie wywołała grupę na scenę, aby przedłużyć ten niesamowity koncert. Było bardzo dużo przygotowań, daliśmy z siebie dużo, było dużo nerwów i można powiedzieć, że czasami niedociągnięć, ale staraliśmy się to przygotować tak, aby każdy był zadowolony, mógł się fajnie wybawić i powspominać dawne dzieje osiemnastki. Nie udałoby nam się to bez naszych przyjaciół, bez pomocy nauczycieli. I tutaj chciałabym właśnie podziękować panu wójtowi, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, druhowi Jurkowi, druhnia Oli i druhowi Jonkowi oraz wolontariuszom z Harca i przede wszystkim harcerzom naszym i ich rodzicom, bo bez nich by ta impreza się nie odbyła. Goście bawili się tam znakomicie, to było widać, a jak bawiliście się wy, bo to była wasza impreza, wasz jubileusz? My się świetnie bawiliśmy, było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, było dużo stresu na początku, baliśmy się, że coś nam nie wyjdzie, ale w trakcie było wiele uśmiechów, wiele radości, widać u naszych harcerzy, że ta impreza była świetna. Doskonała zabawa podczas tajemniczej Wyspy Harców była możliwa dzięki pomocy, jakiej szczercowskim harcerzom udzielili wójt gminy Szczerców, Rada Gminy Szczerców, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc z Piotrkowa Trybunalskiego, Gminny Ośrodek Kultury, rodzice z Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 18 DH Kuźnia, Zakład Usługowo-Produkcyjny BOMI Serwis, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Dyrekcja Gimnazjum Publicznego w Szczercowie, Sekcja Strzelecka Klubu Sportowego Astoria, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Impuls, Stadnina Koni Eldorado, Przystań Kajakowa na rzece Widawce PPH Łukoma w Szczercowie, kierownictwo hali sportowej, Harcerski Związek Drużyn 54 z Piotrkowa Trybunalskiego, Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty z siedzibą w Osjakowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości w Szczercowie.